Hej wszystkim, z tej strony Paulina i dzisiaj taki początek małej serii z diamond paintingiem. Tak jak widzicie, ja mam tutaj ten diamond painting niespodziankę i postanowiłam, że wykleimy go razem. Tutaj mam takie karteczki, normalnie zrobiłam to telefonem, ale że telefonem nagrywam, to będę musiała po prostu losować sobie z zwykłych karteczek. One są ponumerowane, tak jak na tym diamond paintingu. Ja sobie go podzieliłam normalnie taśmą malarską. Więc chyba możemy zaczynać. Wylosujemy sobie teraz pierwszy numer, który będziemy wyklejać. Jako pierwszy będziemy robić 21. Tutaj on jest na samym końcu. Ja go sobie wytnę szybko. Zaczniemy wyklejanie. Ok, tak jak widzicie, ja tutaj sobie podłożyłam lightpada pod to. Nie wiem, czy tutaj dokładnie widać te numerki. Ja się postaram następnym razem zrobić to bez lightpada, może będzie lepiej, zobaczymy. Jak na razie na dzisiejszy dzień tak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że to wszystko jest wyraźne i wszystko dobrze widzicie. Zobaczymy, po ilu numerkach w końcu coś się tutaj pojawi i zobaczymy, co z tego będzie. Tak z góry było widać jakieś kotki, wtedy nawet pisaliście komentarze, że widzicie coś tam, ale teraz jak po wszystko to tą taśmą malarską pokleiłam, to nic w sumie nie widać. Zobaczymy, jak to będzie. W tym momencie przez tego lightpada niezbyt widać te kolory tych różnych diamencików i potem przy zmianie koloru w ogóle nic nie będzie prawie widać. Ja do tego postaram się na następnym filmie nie używać tego lightpada i mam nadzieję, że to będzie lepiej widoczne, będą te przejścia kolorów. I na końcu też tego filmiku pokażę Wam, jak on wygląda bez tego lightpada, żebyście widzieli, jak to teraz w tym momencie ten kwadracik będzie wyglądał. Ja postaram się, żeby te filmiki nie były takie długie, żeby one były tak do 5 minut, bo chciałabym, żeby właśnie, no będzie ich dużo, bo będzie ich 21 na wszystkie części, po prostu osobny jeden filmik. Mam nadzieję, że taka wersja Wam się spodoba. Nie mam jeszcze pojęcia, ile będę dodawać taki filmik. Mam nadzieję, tak co parę dni, ale też nie wiadomo. Tutaj nagranie tego filmiku nie zajmuje mi dużo, bo taki jeden kwadracik to 20-30 minut wyklejania, więc tutaj nie ma problemu. Gorzej jest z edytowaniem tego filmiku, no bo edytowanie tego filmiku naprawdę dużo czasu zajmuje. Więc mam nadzieję, że będzie co parę dni, ale nic nie obiecuję. Okej. To zostawiam Was teraz i usłyszymy się na koniec filmiku. Thank you.
Okej, tak to wygląda po skończeniu pierwszego kwadracika. Jeszcze na razie nic nie, z tego nie wychodzi. Tutaj Wam pokażę z daleka. Niestety tutaj mi się strasznie obraz rozwiązywał i to nie za bardzo widać, co się dzieje. W następnym filmiku mam nadzieję, że będzie lepiej. Tak więc pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!